Dzień dobry, nazywam się Piotrek Socha, jestem ilustratorem książek, rysownikiem, autorem książek Pszczoły i Drzewa. Obie te książki zrobiłem wspólnie z doktorem biologii Wojciechem Grajkowskim. Wojtek napisał do nich tekst, a ja zrobiłem do tych książek ilustrację. I chciałem Was w ramach międzypokoleniowego festiwalu literatury dziecięcej Ojce i Dziadki zaprosić na warsztaty plastyczne, w czasie których będziemy malować wielkie drzewo. Drzewo będzie wielkie, bo namalujemy je na takich papierach w dużym formacie. Do całej zabawy potrzeba nam kilka arkuszy takiego kartonu w formacie 170 cm. Nie jest trudno go kupić. Farby plakatowe, najlepiej w takich dużych opakowaniach. Pędzle. Ja uważam, że najlepsze będą takie szerokie pędzle do tej zabawy. I takie grube flamastry, markery. A także tacki, na które wyciśniemy farbę i takie zwykłe kuchenne gąbki, którymi też możemy malować. Zabawa polega na tym, że na tym dużym formacie papieru rysujemy najpierw flamastrami, a potem kolorujemy to farbami. Ogromne drzewo i to będzie takie drzewo nasze, takie jakie sobie wymarzymy, wymyślimy. Możemy narysować je tak jak chcemy i możemy narysować na tym drzewie wszystko to, na co mamy ochotę. Postacie wymyślone, postacie istniejące naprawdę, zwierzęta, które mieszkają na drzewach, to co chcemy. To jest naprawdę świetna zabawa, bo już niejednokrotnie to robiłem. Zapraszam do tej zabawy. Na drzewach rosną też grzyby, mieszkają motyle, pająki, różne koty, małpy, to już wiecie, leniwce, jaszczurki, węże.